Dzień dobry, Monika Suder. Zapraszam na rozmowę Echo 24, a ze mną w studio pan Andrzej Miozga, kierownik sekcji małych ssaków wrocławskiego ZOO. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy małe ssaki? Czym się pan zajmuje w tym wrocławskim ZOO? Małe ssaki to taka ogólna nazwa, a tam należą do tej różnej grupy zwierząt. I małe, i większe. Mamy tam różne sektory w ogrodzie, różne pawilony i na przykład do mnie, pod moją opieką są też myszy różnego rodzaju, które są na pawilonie Sahary, jak i również w innym rejonie na przykład pandy małe, to też należy do małych ssaków, jeżozwierzę, kapibary, największy gryzoń, to też jako mały ssak. Podział taki trochę mi się wydaje niefortunny, no ale różne grupy do tych. Ja jestem bardzo zadowolony, bo ponieważ pod moją opieką są różne rodne gatunki, także mam cały przekrój gatunków na świecie. No i teraz pod pana okiem urodził się mały mrownik. Mrównik, przepraszam. Mały mrównik i pan przez godzinę tego mrównika reanimował. Proszę opowiedzieć, co to jest za zwierzę mrównik, bo jedyny w Polsce urodził się we wrocławskim ZOO. Jak to się stało, że trzeba było go reanimować? No to w ogóle historia była taka dramatyczna, bo to, że samica tego mrównika będzie rodziła akurat w tym dniu, to ja byłem przekonany na 100%. Nikt się nie chciał z kolegów ze mną założyć, ale ja byłem przeświadczony, że to będzie teraz. No i oczywiście byłem w ogrodzie już po pracy, pojechałem do domu, potem wróciłem i od 17 już byłem aż na całą noc i cały następny dzień na okrągło. No to jak długo rodził się ten mrównik? No i właściwie no, samica tak już się skłaniała ku porodowi jeszcze w ciągu normalnego dnia pracy, no ale to się przeciągało. No i tak jak myślałem, przed północą około 23 właściwie zaczęła się ta akcja porodowa. Tylko to taka akcja porodowa w cudzysłowie, bo no maluch po prostu nie mógł sam się urodzić. I samica była na tyle wyczerpana, że nie wiem, ale myślę, że jeżeli by mnie wtedy tam nie było, to nie wiem, czy byłaby w stanie go urodzić samodzielnie. Czyli pan pomógł w porodzie i potem reanimował tego malucha. Tak. No zaczęła się akcja porodowa, taka dość niefortunna. No zawsze powinien, tak jak rodzić się głowa razem z przednimi kończynami. No niestety tych kończyn z przodu nie było. Był tylko ten charakterystyczny ryjek i nic więcej. Więc widząc to, zadziałałem instynktownie, no i pomagałem samicy wyciągnąć tego małego. Ale on nie oddychał. No i potem jak on już cały wyszedł, nie powiem, że z niemałym trudem, no to się okazało, że język na wierzchu i żadnych akcji życiowych nie było. Ani serce nie biło, ani nie oddychał. No więc nie wiem, nigdy nie byłem przy takiej akcji, nikt mnie tego nie uczył, ani nie przygotowywałem się na to, po prostu zacząłem akcję porodową, no tylko największy problem... Reanimacyjną. Właśnie, reanimacyjną. Jak robić masaż serca, jak to te żebra, to grubości ości rybich takie są. No więc zamiast uciskać, więc opuszkami palców bezwładnie dłonią uderzałem w klatkę piersiową, no i jednocześnie robiąc sztuczne oddychanie usta, ryjek raz na jakiś czas. No i radocha była wielka, jak tam po 10-15 minutach już wyczułem, że serce bije. Ale podobno trwała godzinę ta akcja. Tak, no bo serce biło, ale nie oddychał samodzielnie nadal. I taka konsternacja, czy zadzwonić do lekarza, czy coś, co dalej. Ja myślę, że zanim ktoś odbierze, to będzie za późno. No i po prostu go tak wentylowałem non-stop. I koło pół do 12 chyba zrobił taki mały, nie wiem, co nieco, tak mały oddech. I dalej cisza. No więc nadal. I gdzieś tak przed 12, chyba za 15 już tak płytko, ale zaczął już sam oddychać. No i mały mrównik został bohaterem całej Polski tak naprawdę. No pierwszy raz się w Polsce urodził mrównik, więc jest to wielka satysfakcja. Z tym, że no, minęły mu dopiero 2 tygodnie, więc ja tak sceptycznie podchodzę do tych całych euforii, bo u małych zwierząt różnie może być. To znaczy, że może nie przeżyć tego okresu? Może nie przeżyć, no ja mu źle nie życzę i myślę, że nie po to go wyciągałem z tego tunelu ze światełkiem, żeby mi wywinął taki numer. No ale różne przypadki były wśród małych zwierząt i nieraz się z tym spotkałem, że było wszystko cacy i, no, i przychodził taki kryzys i nie dało się odratować. Teraz ja myślę, że on tak jakby szedł po takim murku wąskim. Z jednej strony jest przepaść, z drugim na przykład zielona łąka. Czy się zachwieje na tą, czy na tą, to zobaczymy. Jak minie miesiąc i będzie okej, to już raczej będę przeświadczony, że nic złego mu się nie stanie. A czym się karmi takiego mrównika?
No, karmi się mlekiem od matki, tylko ponieważ on był w takim stanie, jakim był. Matka była no, też taka wyczerpana, że no, nie wypił od matki tego mleka, które powinien. Nie dostał tych przeciwciał, które powinien każdy noworodek razem z mlekiem matki dostać. I państwo go teraz karmią, tak? No i ponieważ jest taka sytuacja, no więc jest karmiony sztucznie mlekiem takim dla niemowląt. A dlaczego ten osobnik, ten mały mrównik nie jest z rodzicami? Czy to ze względu na to, że on taki ma trudny, taki stan zdrowia, no, właśnie to grozi śmiercią? Z tego względu, ponieważ założenie było takie, że miałem tam być, raz, że chciałem bardzo, więc nie było innej możliwości. Miałem tam po prostu ingerować na tyle, że miałem odciąć pępowinę, zawiązać, zdezynfekować i obserwować, jak maluch pije mleko od matki. No wyszło tak, jak wyszło, no i ponieważ mały był w takim stanie, jakim był, więc nie było możliwości, żeby go do matki podłączyć, gdyż nawet jak już zaczął pić mleko z butelki, najpierw ze strzykawki, a później z butelki, to i tak nie był w stanie sam ustać na nogach ani utrzymać głowy. Więc trzeba go było podtrzymywać ręcznie, żeby mu ten smoczek tam dać i żeby w ogóle zaczął, trzeba było uciskać ten smoczek, żeby tylko mógł przełykać, bo nie miał siły ssać. Więc samodzielna jego jakaś rola tam, no to odpadała w tym pierwszym okresie. Ma maskotkę też swoją, z tego co widzieliśmy. Ma maskotkę, ale to tak jak dzieci. No. Powącha, zobaczy i już by chciał inną. Także nie przywiązał się za bardzo do tej maskotki, no ale tam śpią razem. Mrównik mrównikiem, ale jakie jeszcze zwierzęta, jakimi zwierzętami pan się zajmuje w tym wrocławskim zoo? Ssakami, małymi ssakami, małymi zwierzętami. Co pan robi? Jakby pan nam zdradził takie kulisy pracy w zoo od kuchni. No ja mam taką satysfakcję, że no, zajmuję stanowisko kierownika danej sekcji. No więc z jednej strony jestem blisko ze zwierzętami, co zawsze mnie fascynowało i zawsze chciałem pracować jak najbliżej zwierząt, żeby mieć jak najlepszy kontakt. A z drugiej strony ta rola kierownika no to daje mi to, że mogę decydować w pewnych sprawach. No, a jeszcze nasza ekipa... Ale też ogranicza to, ten kontakt ze zwierzętami, czy nie? No, ogranicza tak w cudzysłowie, bo ja robię co mogę, żeby mi nie ograniczał. No wiadomo, jak są obowiązki inne, no to trudno, ale jeżeli tylko jest możliwość, to tam siedzę w jakiejś klatce albo coś tam. A jakie jeszcze ciekawe zwierzęta są we wrocławskim zoo? No bo wspominaliśmy o tym mrówniku, który jest teraz takim ewenementem w Polsce. Ale rodzą się, ostatnio urodziła się, z tego co pamiętam, chyba jakaś małpa. Cały czas rodzą się tutaj zwierzęta. No tam mamy różny przekrój tych gatunków w ogrodzie i no im rzadsze się rodzi, tym większa ta satysfakcja. Tyle, że no, właśnie takie przypadki trudne, no to tak jak w szkole. Jak był nauczyciel wredny, to się go pamięta. Jak było łatwo, no to się o nim zapomina. Tak samo tu. Jak coś się rodzi i jest wszystko okej, no to parę zdjęć, jakiś wywiad, no i wszyscy przechodzą do porządku dziennego. Jak jest jakiś problem, że więcej trzeba starań, no to jakoś bardziej w pamięć zapada. A ten mały mrównik, którego widzimy tutaj właśnie, to... Jaką on ma płeć? Bo podobno trudno ustalić. U dorosłych też trudno ustalić, a u takiego małego no to właściwie to nikt by się nie założył. Ja osobiście obstawiam, że to jest chłopak, ale to jest tylko taka moja opinia. A dlaczego pan tak obstawia? No, przeczucie? Przeczucie raczej, bo tak to nie za bardzo. U dorosłych osobników no to w okresie rui to jeżeli ma się taką parę, no nasza para jest fajna, no samica jest bardziej taka uległa niż samiec. Samiec to tam nie lubi żadnych tam dotykań ani nic. No to można w okresie rui u samca wyczuć tam jądra. Ale poza tym okresem albo u takiego małego, no ponieważ one to mają wszystko schowane wewnątrz, więc nie ma zewnętrznych takich cech płciowych widocznych. Jak leżą na plecach samiec z samicą, to są identyczne. A jeśli chodzi o taką pielęgnację tego malucha, bo widzimy, że tutaj ma trochę taką dziwną skórę. Jak to w ogóle z małymi zwierzętami w zoo jest? Dlatego, że mówi się, że to jest trudno, żeby się w zamknięciu zwierzęta urodziły, a co dopiero przetrwały ten pierwszy okres. Jak państwo je pielęgnują? Na przykład właśnie takiego... No osobnika. Taki mały, o, tak jak tu widać, no ta skóra to się łuszczy, tak jak u niektórych noworodków, nie u wszystkich. Jest to związane też z tym, z
czasem porodu i z długością, który przebywa w tych wodach płodowych. I mi się wydaje, że on możliwe, że był też trochę przetrzymana ta ciąża. W każdym razie złuszcza się ten pierwszy naskórek, no to go tam drażni, więc zmiękczamy maściami te miejsca, żeby się nie robiły takie chropowate, bo już po urodzeniu ma takie pazury, żeby sobie krzywdy nie zrobił. Ta skóra jest delikatna, cienka jak pergamin, że z łatwością mógłby sobie poprzedzierać tą skórę. A dlaczego właśnie te osobniki mają takie pazury? Jak one żyją na wolności, to czym się żywią? Co to jest za gatunek? Bo wygląda dość dziwnie, trzeba przyznać. Żywią się głównie termitami i mrówkami. Tak jak mrówkojady. To jest ta sama rodzina, czy to jest... Nie to samo. W każdym razie mrówkojady są z Ameryki, a mrówniki z Afryki. W każdym razie żywią się termitami i mrówkami, no i termity budują termitiery. I to są takie budowle bardzo mocne, tak jak wygląda, jakby murowane. I te pazury właśnie umożliwiają mu po prostu dostanie się do tych budowli termitów. Mrówniki mają taki charakterystyczny ryjek, taki gdzieś około 30 cm długości i równie długi język. I one po prostu jak wydłubią dziurę w tej termitierze, to wsadzają tam ten swój ryjek i potem jeszcze tym językiem, który jest lepki, wyłapują te owady, które są wewnątrz i tym się żywią. A dlaczego te mrówniki są taką rzadkością? Dlaczego jedyny w Polsce urodził się mrównik tutaj we wrocławskim zoo? No, nie jest ich za wiele na świecie, choć zasięg mają dość taki duży. No, trudne do zbadania, bo to prowadzą nocny tryb życia. Żyją w norach pod ziemią, bo w zasadzie w ciągu dnia to ich nie widać. W Afryce to też są... Kłusownicy na nie polują dla mięsa, nie obijając bawełny, jak prosie ziemne, więc tak jak świnia, więc są na mięso wyłapywane. A w ogrodach trudne do trzymania, bo nam się na razie udało tą parę taką mieć dobrą i mamy ten przychówek, co będzie dalej, zobaczymy. Nie ma też pokarmu takiego, który mają w naturze. Trudno, żeby im zapewnić w ciągu dnia nawet takie ilości mrówek czy termitów. Więc to jak państwo karmią tutaj? Pokarm ich jest zmodyfikowany całkowicie, bo tam w zestaw tego pokarmu wchodzi różnorodne składniki. Chodzi sucha karma dla psów, płatki owsiane, płatki kukurydziane, jajko, marchew, jabłka, banany, różne tam warzywa i jeszcze dodajemy również mięso. Oprócz tego zamiast tych mrówek i termitów to dajemy larwy owadów. Takie najpopularniejsze to są mączniki. Czyli takie jak wędkarze kupują, tak? Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Takie. W każdym razie one także dostają tą stałą karmę w postaci zblendowanej, taką zupę, a mączniki to się sypie albo do tego, albo osobno. U nas w ogrodzie mamy takie a la termitiery pobudowane takim własnoręcznie. O to właśnie chciałam zapytać, czy nie mają potrzeby tego, żeby grzebać w tych termitierach? Mają. I mają taką jedną u nas termitierę z taką przeszkloną, że ludzie widzą te robaki i widzą najfajniejszy moment, tylko to, że nocne zwierzęta to mało już tam zwiedzających jest wtedy, jak wychodzą. Zrobiliśmy tak, że mogą tylko ten swój ryjek do tego otworu dostawić, a żeby sięgnąć robaki wewnątrz, to muszą już tym językiem. No i wtedy widać, jak one sprytnie tym językiem po tym pojemniku tam przeszukują te wszystkie zakamarki, żeby robaki wyłapać. A myśmy własnoręcznie zrobili tak też a la termitiery, takie budowle, no i u nas na ogrodzie widać, jakie są podziurawione, chociaż to było betonowane. Czyli takie ostre pazury, tak? A one tymi pazurami jednak próbowały gdzieś jakieś inne dziury sobie porobić. Państwo próbują przystosować do tego, żeby te zwierzęta żyły w miarę w podobnych warunkach, jak w warunkach naturalnych, tak? Staramy się, tak. Mhm. Ale w jaki sposób państwo to robią i czy to ma jakiś efekt taki właśnie oprócz tego mrównika, że te zwierzęta się na przykład rozmnażają albo są jakieś takie pozytywne aspekty tych zwierząt mieszkających w zoo? Oprócz tego, że my możemy je oglądać. To też zależy, jaka para danych zwierząt się trafi. Na przykład u mrówników mamy fajną parę, jest młode potomstwo. U pand małych mamy parę, niestety nie dochowaliśmy się przy chówku, chociaż warunki mają bardzo dobre, ale jakoś nie są ku sobie. To od czego zależy? Zwierzęta też się dobierają jakimiś tam preferencjami
Ja myślę, że chyba tak, bo to, że są na jednym wybiegu, no, czasem zmuszone na swoje towarzystwo, to nie znaczy, że tam się w sobie zakochają i zaraz będą jakieś młode. A jest też tak, że zwierzęta się nie lubią, będąc na jednym właśnie wybiegu? No to się okazuje, jak na przykład łączymy ze sobą pary. Mamy, załóżmy, samca, przychodzi z koń samica albo odwrotnie, no i wtedy jest łączenie. No i wtedy jest... No, wszyscy patrzą, obserwują, czy oddzielić, czy kogoś łapać, czy komuś iść na ratunek. Bo jeżeli się nie akceptują i właściwie od razu zaczną się gryźć, czy, no to nie ma sensu. To wtedy po prostu rozdzielamy. Zazwyczaj robimy jeszcze dwie takie próby po jakimś odstępie czasu. Jeżeli efekt jest taki sam, no to potem wymieniamy na przykład samicę czy samca z innym ogrodem, bo nie zgodzą się i już. A jak zwierzęta żyją ze sobą, nie mówiąc już tylko o parach, ale tych zwierząt czasami jest więcej na wybiegu. Jak to państwo dobierają? To jest też tak, że muszą się lubić w cudzysłowie? Znaczy z jednego gatunku? Z jednego gatunku, tak. No to wychodzi samo z siebie. Tak. A jak się nie lubią, to jest ta zamiana, tak jak w przypadku par? No, albo jeżeli po prostu jest taki osobnik, którego nie akceptuje grupa i, no i dostaje tam łomot cały czas, no po prostu oddzielamy go i w pierwszej kolejności wymieniamy z innym ogrodem. Albo jeżeli ktoś poszukuje danego gatunku osobnika, no to wtedy oddajemy innym ogrodowi. A co się dzieje w nocy w ogrodzie zoologicznym? Bo jeśli są te zwierzęta, które żyją noc, właśnie polują na przykład w nocy albo szukają pożywienia w nocy, to jak to wygląda? Państwo też je w jakiś sposób tam doglądają, czy one już są pozostawione same sobie? Czy można na przykład przyjść i poobserwować takie nocne życie? No jak na razie to zostają same sobie i właściwie no nie ma takiego podglądu. U mrówników mamy kamerę zamontowaną tam w ich tej norze, gdzie śpią, więc zarówno przed porodem, jak i zaraz po, to możemy w każdej chwili obserwować, o której godzinie wychodzą na górę, bo nora jest piętro niżej, a wybieg jest piętro wyżej. Jest łączący tunel taki między tymi piętrami. Czyli no. Jednak państwo są na bieżąco w tych nocnym życiu, tylko podglądają kamery, a my zwiedzający takiej możliwości nie mamy? Czy możemy potem to obejrzeć? No, jak na razie to tylko my możemy obejrzeć. Może w przyszłości będą jakieś możliwości zwiedzania nocnego, to już zależy jak tam. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o te małe zwierzęta, jest mrównik, czy są jakieś takie gatunki pod pana opieką, które marzy pan o tym, żeby też się urodziło młode, albo które warto byłoby właśnie rozmnożyć, albo jest jakiś taki gatunek, że byłoby naprawdę ciekawie, gdyby we wrocławskim zoo taki maluch się pojawił? No, im dziwniejszy zwierzak, tym fajniej wygląda, zwłaszcza taki mały. Widać to po mrówniku. No, każdy mały, jak się urodzi, to jest radocha i ja wiem, czy są. A jest taki gatunek, tak jak mrównik, że byłby na przykład jedyny w Polsce? Nie przychodzi. No, nie wiem. Ale mały mrównik ma teraz już 2 tygodnie, tak? Pan tak. Wspominał, 2 tygodnie. Czekamy na to, żeby wyrósł i dożył miesiąca, bo wtedy już będzie pewne, że no będzie... Tak sądzę, że po miesiącu to już będzie bardziej pewne, bo to, że on teraz nie jest z rodzicami, to jeszcze nie przekreśla jego dalszych losów, bo ja nie chcę, żeby on został samotnikiem takim nie wiadomo skąd. Plan jest taki, że jeżeli już będzie na tyle silny i na tyle rozwinięty, że po prostu będziemy go pokazywać matce. I to nie tam przez szybę, tylko po prostu będę z nim chodził do jego matki i zobaczymy. Jak go zaakceptuje, no to być może będą... No będzie cała rodzina razem. To trzymamy kciuki za to, żeby rodzina mrówników się zintegrowała. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Andrzej Mizoga z wrocławskiego zoo, kierownik sekcji małych ssaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję.